Cześć, dzisiaj mam dla Was przepis na potrawę wigilijną. Karp z grilla. Filmik, który zrobiłem na kanał Napoleona, także w opisie macie link. Kliknijcie sobie, możecie dać suba, tam się dużo fajnych rzeczy pojawi. Gwarantuję Wam fajną, merytoryczną jakość i minimum propagandy. I gwarantuję Wam, że na większości filmików na tamtym kanale mam brodę. Nawet na wszystkich. Słuchajcie, przepisów na karpia wigilijnych widziałem już dużo, ale wszystkie się kręcą wokół tej samej akcji wigilijnej. A co jakbyście zrobili karpia w azjatyckim stylu? Zaczynamy od marynaty. Mam tutaj w misce koncentrat pomidorowy. Dodam do tego trochę oleju. Olej pięknie przejmie smaki grilla i wędzenia. Więc robimy taką tłustą pastę z tego. Karp będzie lekko pikantny, będzie wyrazisty, więc dodam do niego sporo czerwonej pasty curry. To będzie sztos. Dobra. Teraz to trzeba dobrze wymieszać. Do tego jeszcze trochę sosu sojowego i rybnego. I mieszamy, aż zrobi się z tego fajna pasta, którą będziemy mogli natrzeć rybę. Dodaję sól i pieprz. I trochę rozmarynu. To jest takie moja wariacja azjatycka na temat ryby po grecku. I karpia. Wszystkie dania wigilijne poprawione i w jednym talerzu. Dobra, i dodaję pastę do karpia. Smaruję dokładnie. Dużo tego towaru musi być. I tak zamarynowany karp musi chwilę poleżeć, pół godziny. A my w tym czasie grzejemy sobie grilla. Ryba się marynuje, a tutaj mam deskę cedrową, która już jest namoczona. Przynajmniej 2 godziny wcześniej musimy ją włożyć do wody i na niej będziemy piec rybę. Ona będzie miała fantastyczny aromat, ale też będzie odcięta od dostępu wysokiej temperatury. Taką deskę trzeba położyć na ruszt i najpierw lekko podgrzać. W tym momencie wszystkie palniki odkręcam na maksa. Za moment wszystko skręcę na minimum i położę rybę na ruszt. Piękny zapach tej deski roznosi się wokół grilla. Ona już zaczyna dymić, zobaczcie, już się delikatnie przypaliła. Możemy kłaść rybę. Odwracamy ją teraz do góry nogami i układamy na niej dzwonka karpia. Kozacko to wygląda. Teraz palniki pod deską skręcamy na minimum, zewnętrzne zostają na maksa, będą zapiekać rybę, a na bocznym palniku, słuchajcie, będziemy robić stir fry'a azjatyckiego na woku, który będzie dodatkiem do karpia. Ten wok musi być naprawdę dobrze nagrzany, tutaj nie jest to problem na tym palniku, już jest gorący, więc wlewam olej do środka. Smażenie zaczynam od imbiru. Wrzucając imbir na samym początku, zainfuzujemy ten olej jego smakiem. Trawa cytrynowa to jest genialna przyprawa pochodząca z Azji. Jedyne, co trzeba z nią zrobić, to trochę zmiażdżyć, żeby oddała
aromatyczne olejki do naszego dania. Dodaję cebulę. Jak już się ładnie wszystko przesmażyło, dodaję czosnek. Czosnku nie chcemy spalić, bo to zepsuje całe danie. I jako, że dzisiaj grillujemy same twarde warzywa, buraka, cebulę i marchewkę, wszystko już możemy wrzucać do woka i przesmażać dalej. Burak. I marchewka. Zróbcie sobie trochę miejsca na boku. Jak wysypiecie tutaj cukier, to on się zamieni za chwilę w piękny, brązowy, płynny karmel. I oprócz słodyczy będzie miał fantastyczne aromaty. I teraz azjatycka sól, czyli sos sojowy. I sos rybny. I na koniec jeszcze trochę limonki. Sprawdźmy, jak się ryba ma. Bo to jest już gotowe. Ryba jest gotowa. Składamy azjatycką rybę po grecku, czy rybę po azjatycku. Wygląda to kozacko, ale jeszcze możemy to trochę poprawić. Słuchajcie, nasza azjatycka ryba po grecku. Z wierzchu jeszcze trochę tego stir-fry'a. O, i coś takiego, słuchajcie, jak wjedzie na stół wigilijny, no to teściowa nie uwierzy. Babcia będzie po prostu się trzęsła w zachwycie. Wszystkie ciotki od razu będą prosiły o przepis. Karp lekko podwędzony z azjatyckim stir-fry'em. Jeszcze, słuchajcie, nie ma azjatyckiego jedzenia bez kolendry, więc z wierzchu trochę kolendry. No i co? Jak to wygląda? Chyba dobrze, nie? Jak oczywiście macie w rodzinie kogoś, kto nie lubi kolendry, no to nie znęcajcie się nad nim. Możecie po prostu pokroić szczypiorek. Też będzie kozacko. Dobra, ja tego muszę spróbować. Słuchajcie, karpik jest mega delikatny, zrobił się po prostu pięknie. Lekko przypieczony, już czuję też to podwędzenie z tej deski. O kurde. Ale karpik. O panie. Mistrzostwo, naprawdę. Spróbujcie tego już w tym roku na wigilijnym stole. To nieprawda, że się nie grilluje w zimę. Grilluje się cały rok. Ale sztos.